fragment publikacji w czasopiśmie Polska Zachodnia. Niżej podajemy wrażenia bezpośrednio po odczycie profesora Pollaka na temat Polskość Śląska, spisane przez jednego z uczniów liceum i gimnazjum w Kielcach. Na wstępie słusznie zaznaczył profesor Pollak, Śląsk jest ziemią nieznaną. O Śląsku słyszałem dużo, dużo wiem o nim z propagandy. I może dlatego prawda o Śląsku była dla mnie niepewna, daleką. Poza tym byłem na Śląsku i znów wyjechałem zrażony. Nie umiałem znaleźć tej polskości dawnej, piastowskiej, a widziałem nową, sztuczną polskość, która mnie raczej bolała niż cieszyła. Gdy patrzyłem na żyzne pola dolnośląskie, złoto od wybujałych wielkich ostów, na biały puch, który leciał nadal polami i domami, zdawało mi się, że ten puch ostów mówi po niemiecku, że grozi. Gdy patrzyłem na czarny, spalony Wrocław, na zdruzgotane katedry, na zieloną wodę w kanałach, czułem się jak wyrzucony przez obcą falę na obcy brzeg. I pierwszy zapalił we mnie iskierkę zrozumienia, pierwszy jakby odwrócił stronicę w moich myślach odczyt profesora Pollaka. Wtedy wystarczył jeden prędki rzut myśli, aby dowiedzieć się, jak patrzeć na Śląsk. Wiadomości historyczne, na ogół znane i popularne, w sumie związane w szereg wrażeń, porównań, twierdzeń, chronologicznie złączonych w jedno, w klucz do myśli. Po takich prześladowaniach Polskość Śląska. Polskość historyczna przez Henryka Brodatego, Psałterz Floriański, przez Śląsk, schronienie dla Polaków zza Odry i Olzy, przez Powstania Śląskie. I polskość żywa, nieśmiała, przygłuszona, kanciasta. Polskość, która jest największym kapitałem Śląska. Jeszcze raz pojadę na Śląsk. Pojadę z innym nastrojem, nastawieniem. I gdy będzie potrzeba, sięgnę do mojego poglądu na polskość Śląska, skrystalizowaną przez profesora Pollaka. Tekst, który słyszeliśmy przed chwilą, to chyba najmniej znany reportaż pana Krzysztofa Konkolewskiego, którego gościmy dzisiaj w programie, którego twórczości będzie poświęcony ten program. Jest to tekst z roku 1946. Pisał go właśnie uczeń pierwszej klasy licealnej Krzysztof Konkolewski. To była pana...